Wysiadłem z samochodu. To jest taka bardzo droga, nieprzejezdna, czy mało ruchliwa. I proszę bardzo, ma ślaczki. Tutaj pokażę coś innego. Gdzie one są? Gdzie one są? Są. Są. Proszę bardzo. Tutaj jest jeden. Oj. Oj. Ten będzie się nie nadawał. Tutaj zobaczymy łepek. Robaczywy, moi drodzy. Ten też chyba bodajże. Nie, ten nie jest robaczywy maślaczek. Maślaczek mówię. Kozaczek. Tego wezmę. Trochę nieładnie wyglądają. Tutaj jeszcze jeden jest, ale podmokły. O, tutaj mamy jeszcze jednego, moi drodzy. Zobaczymy. Przykryjmy. Nie, nie są robaczywe. O, mamy tutaj jeszcze jednego, ale ten to już na pewno jest podmokły. Nic. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co las kryje dzisiaj dla mnie. No nic. Do usłyszenia. O, tutaj coś. A, tutaj byłem. Do usłyszenia przy następnym grzybku, kochani. O, tutaj coś jest, patrzcie. Nie zauważyłem nawet. O, jak się ukrył, patrzcie. A. O, patrzcie, zostawię go tutaj. Następny. O cholera, więcej jest. Patrzcie. Następny. Zakryję tutaj. Tutaj zakryłem nogą. Tego wyciągnę, moi drodzy, i wam pokażę jeszcze jednego. Patrzcie. Jest tutaj. Mamy go. Helikopter lata. Sprawdza stan wody po tych ostatnich ulewach. Spójrzcie. Ładne. Ładne. Nic, obieram nogi, zobaczymy. Ładny. Zobaczymy tego. No, ten już trochę dziurek ma. Przykryjmy. Ten już robaczywy jest, kochani. I zobaczymy tego. Nie wiem, tutaj są dziurki, ale nóżka. Cacy. Ale jak go przekroimy, zobaczymy, co się kryje w nim. Nie, ładny. Tam jak jest jeden robak, dwa, to tam ja nie zwracam na to uwagi. Jakbym na to uwagę zwracał, bym w życiu grzyba do domu nie wziął. A inni mogą się wypowiadać, co chcą. Ja im nie bronię. Niech mi też nie bronią. Patrzę, czy tutaj nie ma. Zanim do samochodu wsiądę, bo nie chcę mi się za chwilę stawać. Nie widzę. Przejdę na drugą bańkę. Też nie widzę. Nic. Widzimy się dalej. No, tak jak później mówię, zdążyłem się wyłączyć i stoi następny. Nóżkę obcinam. Łepek zabieram.
łebek. Piękny kolorek. Na chwilę nie włączę kamerki, zobaczymy, może coś znajdę. O, patrzcie, o, patrzcie, jak fajnie schowany. Tam, widzicie? Ale już podbity jest. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. No jak po złości. Mam jednego. Hej, hej. Spójrzcie. Pan przyjechał z psem. No już po prostu całkowicie. Pan przyjechał z psem. Żeby sobie psy, żeby się psy wylatały. Zaraz sobie z nim pogadam, czy chodzi na grzyby, czy nie. Czy zbierał kiedyś. I wam powiem, co i jak. Na razie nic nie widzę. Tam chyba widziałem. Ale to... O, nie. Tam chyba jest, moi drodzy. Tylko kapelusz wystaje. Spójrzcie. Ale już. Sam się przewraca pod swoimi nogami. Opatrzcie. Stoi. Piękny. Nic, zobaczymy. Obetniemy łebek, schowam, jeszcze przetnę na pół. Jest jedna listeczka, robaczek duży. Nic, zobaczymy kapelusza w domu. A już tutaj nie będę obierał, bo już za dużo czasu mi się zajdzie, a później znów będę musiał siedzieć dzisiaj całą noc i je suszyć. O, ma, patrzcie, moi drodzy. A to muchomory, ale kolor strasznie podobny. Jeszcze kawałek się przejdę tutaj. To jest taka akurat miejscówka. Widzę. Grzybki, ale nic nie widzę. Tam ostatnio na wprost to było pełno kozaków. Kolosalne kozaki. Ale tam nie idę, bo to daleko samochód tu stoi. Za daleko, jakieś 400 metrów. Nic, wracam się. Stoją maślaczki. Dobra, odezwę się, jak coś znajdę. Mamy następnego. I to był po drugiej stronie. Bo tam stoi samochód. Tutaj mamy jeszcze jednego. O, tutaj mamy jeszcze jednego. Te małe to ja wezmę w całości. Tylko obetnę. O Jezu kochany. Tego obetnę. Tak. Ładne. I tutaj mam jeszcze dwa maślaki, ale ich nie biorę. I tutaj widziałem, aż się kapelusz świecił. Ale
tak to się mówi, diabeł ogonem, a tam jest, diabeł ogonem przykrył, ale to mu humor. No nic, idę dalej, później się widzimy. Mamy tutaj następnego, ale czy jest dobry, zaraz się przekonamy. Spójrzcie, zaraz się przekonamy. To jest. A? Ładne. Same. Mam nadzieję, zdrowe. Nic. Szukam następnych. Wyłączyłem się. Tego wcześniej obciąłem. I tutaj malusienki. O jest. Nic, wezmę to, bo dużo robię w słoikach. Bardzo dużo do napoju tak zwanego bogów. To jak znalazł, z cebulką, to nie ma nic lepszego. Nie ma. Żadna kanapka z wędliną, chyba że swoją. Też będę wędził niedługo. Szynkowarze będę robił, wędliny, co je, oczywiście robię swoje trunki, piwo, wino i ten mocniejszy, nic, coś znajdę, to tam stoi mój samochód, nawet nie wchodzę głęboko w las. No tego jest tutaj dużo. Nic. Co znajdę, to się odezwę. Stoi. Stoi, moi drodzy. Wezmę nożyk. Zdrowisienki. Oczyścić. I szukamy dalej. Teraz idę wzdłuż ulicy. To nie jest ulica ruchliwa. Tutaj tylko przyjeżdżają na wypoczynek. Niektórzy ludzie. Starsi ludzie. Widzę. Stoi kozaczek. Kozaczek. Ale już nawet nie wchodzę tam. Nie będę sobie psuł wyglądu koszyka łebkiem od kozaków. Tam stoi, widzę jakiś. Spójrzcie. No, ten, akurat ten to ładny. Może. Ach, kurczę. O, ale nadaje się do tarcia chrzanu. Chociaż jakbym odkroił. Nie, wchodzą dalej. O. Tak, popsuty. Nic. Widzimy się przy następnym grzybku. Nie będę wam... A tutaj co stoi? Marnował czasu na oglądanie ulicy. Bo szkoda, tam co stoi. A no właśnie, tak to jest. Tutaj by trzeba było przyjść z kamerką na głowie, jakiś muchomor. Albo nie muchomor, tylko ten. No. O Jezu, kochany. Dobra. Nieważne. Ważne, że na wejście jest ważne. Nic. Widzimy się przy następnym grzybku. Mieliśmy się odechciewa tego lasu. Pani? Stoi następny. Nawet nie wiem go tutaj. Zobaczymy.
nic, szukam dalej.